Dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku Rodosowej Przemiany. Tym razem na warsztat biorę altankę, domek ogrodowy. No, trzeba go odpicować. Mały lifting trzeba mu zafundować. Nie będzie to gruntowna przemiana, metamorfoza jakaś taka spod znaku siekiery i łopaty, tylko lift. Zmienimy nieco elewację, wyprostujemy podłogę, może nową podporę zrobimy pod wnętrza, ale najważniejsza informacja jest taka. Jaki domek może być duży na takim rodosie? No jeżeli rodosik to tylko i wyłącznie jest prawo do dzierżawienia gruntu, to on nie może być większy niż 35 m2 po obrysie ścian zewnętrznych. Ale gdyby ten rodos był Wasz, prywatny, taki zupełnie prywatny, to moglibyście sobie troszeczkę bardziej poszaleć. I tutaj po obrysie mógłby mieć 70 m2. To już nie byle jaka dacza. Zaczynamy. Wiadomo, że podróż... Wszystko pięknie kwitnie, łąka się pojawia, to raduje moje serce. Zobaczcie, pojawiają się rośliny, które za chwileczkę zakwitną, ale są też takie, których chcemy się pozbyć. Na przykład, o, lebioda, teraz Wam pokażę. Trudno ją zidentyfikować. O, to trzeba wszystko powyrywać. Pojawiają się maki, wszystko pięknie zaczyna wyglądać. Zobaczmy naszą uprawę. Pomidory, papryka. Jest papryczka, jest elegancio, jest, kwiatuszki się pojawiają. O, pomidorek zakwita. Super, fajnie wspina się po sznureczkach, nawadnianie, wilgotna gleba, tego się więcej. Idziemy teraz do domku. Rzeczywiście altana niczym w soczewce skupia ideę, w myśl której kiedyś budowano takie przestrzenie rodosowe. Bardzo prowizoryczne, z tanich materiałów, z szybkich rozwiązań, bo przecież o to wtedy chodziło. Czuć poprzednią epokę. Ale nie uprawa dzisiaj jest klucz przedsięwzięcia, tylko altana. Chodzi o to, że jest szpetna, po prostu brzydka, więc zafundujemy jej siding. Taką okładzinę na ścianę rzucimy, odmalujemy kratę. Z tej strony na ścianie chciałbym zrobić podporę pod pnącze. Dużą, fajną, na którą rzucimy albo bluszcz, albo jakiegoś klematisa, może jakaś wisteria, nie mam pojęcia. Tylna część domku to jedno. Druga część rozgrywa się właśnie tutaj. Ta weranda, teraz ciemna, taka trochę ponura, mnóstwo takich rzeczy, które utrudniają przepływ energii i powietrza. Jak ten płot, ta mata na płocie, to wszystko musi po prostu zniknąć. Musi się pojawić nowy. A domek wycięty z poprzedniej epoki. Tak było kiedyś. Budowano szybko, prowizorycznie, z materiałów, które wpadły gdzieś komuś w ręce, byleby było tanio i żeby na głowę nie kapało. Ja myślę sobie, że pora na zmianę. Kolejny dzień. Tak jak powiedziałem wczoraj, będziemy zmieniać teraz elewację, bo ten domek no, absolutnie szpetny jest. Nie byłbym sobą, gdybym nie wsadził w to łap i nie sprawił, że będzie wyglądał zacnie, tak jak powinien wyglądać. Ale uwaga, tutaj poczynię pewną uwagę, która być może przyda się Wam, wszystkim tym, którzy będziecie chcieli robić to samodzielnie. Pamiętajcie, że jesteście na rodosie, czyli na takim tworze, który karmi się takimi rozwiązaniami nie najtrudniejszymi technicznie, ale jednak sprawiającymi, że przyjemniej się tutaj wypoczywa. I ta ściana, która teraz się łuszczy, gdzieś farba odchodzi, pęka, takowa pozostanie, dlatego że nie mam czasu ani ochoty robić tutaj wersalu, czyli nie będę tynkował, nie będę siatki kładł, klejem zaciągał, po prostu zastosujemy siding. Zacznę od elementu, który spienia mnie strasznie, krata. Druga dorzutka jest taka, że dzisiaj nie pracuję sam. Paweł! Cinek! Takie rzeczy w pojedynkę nie najłatwiejsza rzecz. Proszę bardzo, panowie. Proszę, w niczym. Zabieramy kratę, będziemy ją potem odrestaurowywać. A wy, moi drodzy, przyglądajcie się bacznie. Ja tymczasem w głowie szybką rozkminkę strzelam i zastanawiam się, co jeszcze powinienem dokupić i swoje kroki skieruję do Castoramy. Swoje kroki kieruję do miejsca, w którym wszystko mam pod ręką, w jednym miejscu niejako skupione, a życzliwy personel dobrze doradzi, podpowie, więc do kasy płacimy i jedziemy na Rodosa. Powiem krótko, odkąd pojawiły się samoobsługowe kasy, mam taki swoisty opór, żeby stać w kolejce. Lubię coś takiego, szybkie, proste i skuteczne. Technologia, w jakiej zbudujemy nasz siding, jest najprostsza z możliwych, czyli jest łata, Od środka do środka łaty 50 cm i do tego, jak już to przytwierdzimy sobie za pomocą kołków rozporowych, będziemy kręcić naszą okładzinę. Jak wygląda okładzina? Już pokazuję. Zależało mi na materiale, który nie wymaga pielęgnacji i jest absolutnie odporny na działanie warunków atmosferycznych. Ale na co warto zwrócić uwagę? Przede wszystkim na to, jakiej grubości jest to poszycie. Często dostępne są w sprzedaży takie, które są zdecydowanie cieńsze. W takiej przestrzeni jak Rodos, gdzie raz po raz jeździmy taczką, nosimy ciężki sprzęt, nie trudno o uszkodzenie takiej okładziny. Ta jest mocniejsza, jest twardsza, ale jednocześnie pozwala się troszeczkę jak modyfikować, układać. Nasza ściana względnie pion trzyma. Względnie to nie znaczy, że jest idealnie pionowa. Ona troszeczkę nam faluje, tańczy. No, nie będziemy się nad tym za bardzo zmuszczać. Chodzi tylko o to, żeby poziom zachować i ładnie deska do deski jechać od dołu do góry albo od góry do dołu, jak kto woli. Tak to będzie wyglądało. Chciałbym pozbyć się tego zielonego, szrekowego koloru i nadać takiego fajnego, bardziej przyjemnego dla oka charakteru. No, to jest imitacja deski, ale uważam, że jest naprawdę niezła. Dodatkowo ten melanż, który się tutaj pojawia, pozwala dostosować kolorystykę dosyć swobodnie. I szarości można wprowadzić, i brązy, i ekri, i kaszmirowy. O właśnie, kaszmir. To jest kolor. I taki właśnie będzie domek w pozostałej części kaszmirowej. Normalnie, gdyby ściana była betonowa, ale mocna taka, stabilna i nośna, to pewnie użyłbym kołków szybkiego montażu, czyli przez łatę mocowałbym kołki i w to wprowadzał gwoździowkręt. Ale że to jest licha ściana, potrzebny jest kołeczek rozporowy. Nasze legary, do których będziemy kręcić poszycie naszego sidingu, muszą być pionowo usytuowane, więc kiedy krata przyjdzie, no niefortunnie wypada nam w tym miejscu nasz legar, bo pamiętać trzeba o tym, żeby między legarami, między środkami tych legarów nie było więcej niż 45-50 cm. Pawciu, możesz żegłać. Materiał docinamy wyżynarką, pilarką, płatnicą, tak jak wspominałem, czym chcecie. Najważniejsze są pomiary, jeżeli dobrze to rozmierzycie. Precyzyjnie dotkniecie deski, montaż jest banalnie prosty. Pamiętajcie tylko, by śrubek nie dokręcać do końca, by zostawić luz, by deska mogła pracować. No chciałoby się powiedzieć, minęło małe pół godziny i siding zrobiony. Nic bardziej mylnego. Myślałem, że to będzie szybsza i prostsza akcja. Niestety pół dnia jak z bicza strzelił, ale wydaje mi się, że było warto, bo efekt końcowy mnie absolutnie zadowala. Kiedy będziecie skrować sobie takie okno, to używajcie papieru, który jest dosyć gruby. 40-60, taka gradacja papieru. Kiedy weźmiecie zbyt drobny, czyli na przykład 120, 150, będzie Wam się zbyt szybko zapychał i nie będzie skutecznie zdzierał starej powłoki. Ja muszę uważać, z prostej przyczyny, to okna z odzysku. Moim zdaniem pamiętają II wojnę światową, więc trzeba z tą ramą postępować delikatnie. Ale trzeba postępować. Dobra, jedziemy. Dobrze jest coś na początek zmalować, czyli ściana. Domek będzie pomalowany na kolor kaszmirowy. To taki nowoczesny kolor, on teraz jest bardzo popularny. Ja oblecę ścianę, wykończymy listwy i przystąpimy do malowania okien. No to co, zaczynamy. Ściany na zewnątrz będą w kolorze kaszmirowym. By uzyskać kolor, sięgnęliśmy do mieszalnika farb. Dwie warstwy załatwią sprawę. Dobra, jeszcze byłbym zapomniał. Dobrze jest ścianę sobie zagruntować. My zrobiliśmy to dzień wcześniej po to, by nie tracić czasu, bo on cennym jest. Jak już jest zagruntowane, jest suche, możecie sobie przystąpić do malowania. Okienka muszą zostać pomalowane, zostały przeszlifowane i rzucimy teraz na to gustowny kolorek. Ale by mogło do tego dojść, muszę sobie okleić szyby. Wyszedł. Słuchajcie, tutaj jest upiornie. Tak jak nie podoba mi się ta weranda, to nie potrafię nawet dopisać. Chodzi o to, żeby tu jaśniej było. Zobaczcie, jak jest teraz. Mrok, to ponuro, nie? Mordor taki. A ja bym chciał, żeby tutaj dużo światełka wpadło, czyli ten dach zamieniłbym na coś, co więcej światła wpuszcza. Jak wpuścimy tu więcej światełka, rośliny z zewnątrz są wysokie, czyli i tak nam rzucą cień, będzie przyjemnie. Pozbędziemy się wszystkich tych instalacji, które mocne są, ale utrudniają komunikację. To nawet niewiele można wynieść z domku, bo jak nie słupek, to płotek. Nie wiem po co w zasadzie. Teraz chyba wszyscy rozumiecie, o co mi chodziło. To jest przyjemnie, po prostu zwyczajnie, ale żeby na łepetynę nie padało, no to jakiś daszek wypadałoby tutaj strzelić. Zastanawiam się, czy to będzie poliwęglan komorowy. Jeżeli damy dobre ożebrowanie, w sensie dobre wsparcie dla płyty, ona się nam nie będzie wyginać, ale światła będzie wpuszczała sporo. Bluszcz, który jest po mojej prawej stronie tutaj, on z czasem i tak wlezie na tą konstrukcję i zrobi to, co zrobić powinien, czyli taki przyjemny, rozproszony cień nam da. Jeżeli chodzi o patio, o naszą werandę, no idzie nowe, więc pierwszy element konstrukcyjny jest na miejscu, ale żeby tabeleczka nam się nie opuściła, choć na sztorc postawiona o przekroju 5×10 cm, to wiadomo, strzyżonego fryzjer strzyże, więc taki wieszak do krokwi sobie przypinamy, ciach, ciach i tabelka nam się już nie opuści. Z jednej i z drugiej strony. Kolejna rzecz, żeby poliwęglan, czyli dach, który chcielibyśmy sobie tutaj zaflancować, nam się nie opuszczał, nie wyginał, będzie tutaj konstrukcja poprzeczna i na takich wieszakach też ją stworzymy. Wieszak idzie do naszej beleczki. Jak wieszaczek przywieszony, wchodzi beleczka, przerzucamy na drugą stronę. Tam będą dwa słupy, koniec. Prościej się nie da. Pamiętać też trzeba o tym, że woda, która będzie się tam zbierała, no w jakiś sposób trzeba ją odprowadzić. Pomyślałem sobie o rynnie. Teraz rynna jest. Ona tutaj sobie dzielnie spoczywa, o tyle tylko, że wymiar nie tak. Nie dokupiłem 90, bo liczę na sprzedaż. Więc postanowiłem po prostu wymienić całą. Będzie 75, połaź dachu nie jest zbyt duża, więc sprowadzamy ją w tamtą stronę. Co 80 cm damy wieszak i woda sobie popłynie w tamtą stronę. Dobra, przystępujemy do akcji krycia naszej konstrukcji poliwęglanem. Płyta jest o szerokości 98 cm, ale Cinek to rozkminił tak, żeby łączenia, czyli jednego, drugiego arkusza wypadały właśnie na elemencie konstrukcyjnym, żeby po prostu od dołu nie było nic widać. Dobrze to rozkminiłeś, przyjacielu. Przytniemy. Jest farmer z uszczelką, z gumką, po to, by woda się nie dostawała w miejscu, gdzie będziemy wiercić. Jest taki o pilocik, takie wiertełko na końcu. Decydując się na poliwęglan komorowy, wiedziałem, że muszę zastosować również listwy łączące, zamknięcia i system mocowania do dachu. Ściana jest pomalowana, wygląda superancko. I teraz, żeby ona taka łysa i biedna nie była, postanowiłem rzucić na nią jakieś pnącze i w międzyczasie tak zwanym przyszło mi do głowy winogrono. Tu będzie winnica, taka moja, własna, prywatna, na Rodosie. I teraz, żeby było fikuśnie, to zrobimy pod to pnącze podporę. Ale podpora nie będzie wykonana z materiału organicznego, czyli z drewna, tylko będzie wykonana z takiej stalowej linki. Z tej strony linka sobie biegnie tu, przez oczko, które przymocowaliśmy do tej betonowej wylewki. Do góry startujemy, przekładamy przez następne. Teraz tu jedziemy do Cinka i szekla na koniec i ją naciągamy. I teraz na powrocie startujemy tu, lecimy tu i mijaneczkę fajną zrobimy i gitara. Podpora pod pnącze jest prawie gotowe. Prawie, bo jeszcze brakuje kilku elementów, żeby pospinać linki na ich punktach przecięcia. I wtedy będę usatysfakcjonowany, będę mógł coś posadzić, żeby sobie rosło. I kolejny element, zobaczcie, jest elewacja. Siding jest wykończony, są listwy, okno pięknie wymalowane, przeszlifowane. Jest to prawie biały kolor. Tego słowa prawie nadużywam, ale robię to świadomie, dlatego że on niby biały, ale jednak nie biały. Przełamany, taki delikatny, szary kolorek. Elewacja pod spodem też jest strugnięta, dla mnie sztosiwo. A Wy, kiedy będziecie chcieli coś takiego sobie sami zrobić, pamiętajcie, weźcie sobie kogoś do pomocy, bo to robotę Wam znacznie przyspieszy i zrobi ją po prostu, uczyni łatwiejszą i przyjemniejszą. Ale to jeszcze nie koniec, bo tutaj przecież zobaczcie, tu się zmieniło. Tutaj nie mamy już tych półek. Komunikacja. Zobaczcie, jak jest teraz wygodnie. Można sobie przejść, a jak chcemy wejść, to wchodzimy na tarasik i jesteśmy w zupełnie nowej przestrzeni. Jest jasno, a jak chcemy wejść, to wchodzimy na taras. Jest zupełnie inna jakość. Dużo światła, nic nam go nie odbiera. Jest to po prostu przyjemne. Zachęca to miejsce teraz po prostu do wypoczynku. Poczekać trzeba, żeby tu je odbiły, żeby się tutaj nam zazieleniło i będzie sztosiwo. I jest jeszcze domek, jego wnętrze. Tam się już dzieje, pewnie słyszycie wkrętarkę, ale to niechże będzie dla Was niespodzianką.